Lęborczanie mieszkający przy ulicy Spółdzielczej doczekają się budowy nowego odcinka drogi. Dziś odbyła się część jawna przetargu. Jest ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Część jawna będzie dopiero w poniedziałek i po części jawnej będzie można stwierdzić, czy oczekiwania nasze, czyli środki, które na to przeznaczamy, spotykają się z tymi, które w ofertach się pojawią. W ręce specjalistów pójdzie tylko i wyłącznie jezdnia bez chodnika na odcinku od ulicy Sucharskiego do ulicy Generała Maczka. Przewidywany koszt realizacji zadania to około 300 tysięcy złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, początek prac nastąpi pod koniec sierpnia.